Święty Jakub, w Piśmie Świętym, w liście świętego Jakuba czytamy, że kto panuje nad swoim językiem, ten jest prawdziwie mężem Bożym. A jeżeli kto nie powściąga swojego języka, to jego pobożność pozbawiona jest podstaw. Tak święty Jakub pisze, to jest jedno z najmocniejszych miejsc na temat moralności tego, co my mówimy w Piśmie Świętym, ale tych miejsc jest znacznie więcej i w Starym i Nowym Testamencie. Poczynając od dekalogu, w którym mamy przykazanie: nie będziesz fałszywie zeznawał, nie będziesz dawał fałszywego świadectwa. Co więcej, jak się za chwilę przekonamy, grzechy języka mogą dotyczyć też innych przykazań. Nie zabijaj, nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno, nawet nie będziesz miał obcych bogów obok mnie, czyli najważniejszego przykazania. My tę dziedzinę jesteśmy skłonni zaniedbywać w naszym rachunku sumienia. Święci twierdzą, że jest tak dlatego, że nie widzimy przeważnie skutków naszych słów. Jedna z mistyczek średniowiecznych pisze, że miała taką wizję człowieka, który siedzi w czyśćcu i męczy się tam i widzi przed sobą twarze ludzi, których skrzywdził za życia. I widzi jakiegoś człowieka i w ogóle go nie poznaje. Krzyczy, że to niesłusznie go teraz spotyka kara, bo on nie zna tego człowieka i słyszy odpowiedź, że to człowiek, którego skrzywdziły, któremu zaszkodziły twoje słowa. Święty Augustyn, jeden z największy teolog wszystkich czasów, to twierdzi, że sposób, w jaki my używamy języka, wyraża naszą relację do Pana Boga. W tym się przejawia nasza relacja do Pana Boga. W Piśmie Świętym jest też wiele miejsc, w których czytamy, że Pan Bóg brzydzi się niektórymi grzechami języka. Jak wiecie, bracia i siostry, w naszej wierze o grzechach można mówić dużo, ale najważniejsze jest rozróżnienie między grzechem ciężkim a grzechem lekkim. Bo ono się bierze z Pisma Świętego. To, czy grzech jest lekki czy ciężki, to my poznajemy po tym, że czy gdzieś w Piśmie Świętym jest napisane, na przykład, kto się takich rzeczy dopuszcza, nie wejdzie do Królestwa Bożego. Święty Paweł kilka razy tak pisze. Albo w Starym Testamencie. Kto się tego dopuszcza, tym się Pan Bóg brzydzi. Jeżeli o jakimś czynie coś takiego jest napisane w Piśmie Świętym, to my uważamy, że to jest grzech ciężki. I grzech ciężki grozi potępieniem wiecznym, bo grzech ciężki powoduje nawet jeden utratę łaski uświęcającej. Prawda? To jest z tej rangi problem będziemy rozpatrywać dzisiejszego wieczoru. I o grzechach języka czytamy na przykład, podaję tylko przykład, w Księdze Przysłów. Tych rzeczy nienawidzi Bóg, a budzą u Niego odrazę. Wyniosłe oczy, kłamliwy język, ręce, co krew niewinną wylały, serce knujące złe plany, nogi, co biegną do zbrodni, świadek fałszywy, co kłamie i ten, co wznieca kłótnie wśród braci. Jest lista, w Piśmie Świętym podana lista 7 grzechów, bardzo ciężkich, zrywających przyjaźń z Panem Bogiem. Na tej liście jest morderstwo i zbrodnia. I na tej liście 7 grzechów 3 dotyczą języka. Język kłamliwy, fałszywy świadek i ktoś, kto wznieca spory między braćmi. Czyli mamy do czynienia z problemem poważnym, chociaż zaniedbywanym, ale chociaż często lekceważonym w naszym rachunku sumienia, z problemem poważnym. Z drugiej strony, grzechy języka popełniamy bardzo często. Święta Maria Magdalena de Pazzi była taka wielka mistyczka, opatka w XVII wieku, przełożona wielkiego opactwa mniszek we Florencji. Ona zapisała w swoim pamiętniku takie słowa. Jeżeli spotkam człowieka, który nie grzeszy językiem, to bez pytania o zgodę papieża klęknę i ogłoszę, że to jest święty. Na własną odpowiedzialność go kanonizuję.
Tak bardzo są powszechne te grzechy, tak bardzo często je popełniamy. I złośliwi oczywiście mówią, że święta Maria Magdalena żyła w klasztorze żeńskim, bez przerwy wśród kobiet. Ale prawda jest taka, że grzechy języka, powszechność grzechów języka dotyczą nas wszystkich. Kobiet, mężczyzn, starych, młodych, prostych, wykształconych, księży świeckich. Jest to niesłychanie powszechnie, dziedzina, w której bardzo powszechnie grzeszymy, tylko naprawdę wielcy święci są od tych grzechów wolni i to z wielkim trudem, dopiero na wysokim stopniu świętości. A jak powiedziałem, są to grzechy, po pierwsze zdarzają się wśród nich grzechy ciężkie, a po drugie nawet te, które nie są ciężkie, to mają taką cechę, że zniewalają, że zniewalają nas do zła, my nie zauważamy, jak za pośrednictwem jednego, drugiego tysięcznego grzechu diabeł nas bierze w niewolę i te grzechy prowadzą też do innych grzechów. Grzechy języka, właśnie nawet te lekkie, mają według świętych taką cechę, że lekceważenie ich, popełnianie ich częste prowadzi też do popełniania innych grzechów. Z tego powodu jest to również tak wielki problem. Myślę, że tutaj szczególnie warto w parafii świętego Antoniego poświęcić kilkanaście minut na tę konferencję, ponieważ święty Antoni należał się do tych rzadkich przypadków, że został wyróżniony przez Pana Boga specjalnie jako ten, kto w sposób właściwy używał daru mowy. Jak wiecie, bracia i siostry, z ciała świętego Antoniego do naszych czasów zachowała się nienaruszona szczęka, język i struny głosowe. Niezwykle delikatne organy, które normalnie nawet u świętych, których ciała zostają zachowane, to te struny głosowe, język ulegają zniszczeniu. U świętego Antoniego one nie uległy zniszczeniu i to odczytujemy jako znak z nieba, że ten człowiek był wolny, że jego mowa była naprawdę, że jego słowa naprawdę podobały się Panu Bogu. O świętym Dominiku napisano, autorzy życiorysu świętego Dominika napisali, że święty Dominik rozmawiał tylko z Bogiem albo o Bogu. Że to też był wielki święty. I to po jego języku, po tym jak on mówi się, poznawało. A święty Bernard z Clairvaux, też wielki święty średniowiecza, to on głosi w jednym ze swoich kazań napisał, że właściwie są tylko trzy rzeczy, które należałoby mówić. Wtedy, kiedy chwalisz Pana Boga, powinieneś mówić. Wtedy, kiedy głosisz Ewangelię, kiedy nauczasz o Panu Bogu innych ludzi i wtedy, kiedy wyznajesz swoje grzechy. Wszystko inne, co mówisz, to tak święty Bernard naucza, może z lekką przesadą, ale święty Bernard mówi, że wszystko inne, co mówisz, to jest co najmniej podejrzane. Czyli sprawa jest, pierwsza myśl nasza jest taka, że sprawa jest niebagatelna, a dotyczy praktycznie nas wszystkich. I jeszcze drugą myśl wstępną chciałbym tutaj zaproponować. Jak za chwilę zobaczycie, bo ja podam taki prowizoryczny katalog najczęściej popełnianych grzechów języka. To jest główna część tej konferencji. Ale chciałbym, żebyście, bracia i siostry, zechcieli zwrócić uwagę na to, że w dziedzinie języka, w dziedzinie mowy, to grzech, dobro, zło, polega nie tylko na tym, czy mówię prawdę, czy nieprawdę. To nie jest, jest to jeden tylko z wymiarów, w których oceniamy nasze słowa. Prawda, fałsz. Ale jeszcze będziemy musieli zwrócić uwagę na taki wymiar miłość, nienawiść. Dlatego mówiłem, że niekiedy grzechy języka mogą się kwalifikować do przykazania nie zabijaj. Musimy zwrócić też uwagę, będziemy zwracali uwagę też na taki wymiar oceny naszych słów, czy one są potrzebne, czy niepotrzebne, czy są potrzebne, czy zbędne. Czy mówimy rzeczy potrzebne, czy zbędne. Ponieważ mowa została nam dana jako coś świętego, po to, żebyśmy mogli się modlić, chwalić Pana Boga, nauczać Ewangelii, więc nie wszystko wolno mówić. I wreszcie piękno i brzydota. Również ja bym zwrócił uwagę na to, że według wielu świętych niedbałość, byle jakość mowy może być oceniana jako grzech, ponieważ prowadzi do byle jakości myśli i prowadzi do tego, że
my z czasem już nie możemy się skupić ani na modlitwie, ani na sprawach Pana Boga. A dzisiaj ja bym dodał jeszcze piątą uwagę już od siebie do tego. My dzisiaj jeszcze bardziej niż w przeszłości powinniśmy zwracać uwagę na grzechy języka w związku z internetem. Chciałbym podkreślić, i to wybijam to bardzo mocno, jeżeli popełniam grzech języka przez internet, to on nie staje się przez to mniejszy. Przeciwnie. Au contraire. Ja bym powiedział, że ten internet jest wzmacniaczem, przez który wszystko jedno, czy to będzie plotka, czy oszczerstwo, kłamstwo, bluźnierstwo, zostaje wzmocniony i ciężar tego grzechu zostaje wzmocniony. Dlatego ja bym tu zwrócił uwagę, że zawsze te sprawy cytowałem tutaj już wielu świętych, nie chcę już tracić czasu na wracanie do tych zagadnień. Te sprawy są zawsze istotne, ale w naszych czasach moim zdaniem bardziej niż kiedykolwiek. Bardziej niż kiedykolwiek. Ja nawet miałem taką pokusę, jak w mojej młodości, w latach 80. w Polsce był taki skandal, telewizja o tym mówiła, pewien ksiądz przyszedł na kazanie i na ambonie porąbał telewizor siekierą, żeby wiernym uświadomić, jak bardzo niszczy ich duszę telewizja. I to było dyskutowane szeroko, dyskutowano w tej telewizji komunistycznej, czy to ksiądz miał prawo tak zrobić, czy nie miał prawa. Tylko bez kineskopu to było samo pudło, ale porąbał. Przyznam, że ponieważ ja pamiętam to z tych dawnych lat, że ja miałem taką pokusę, żeby też jakieś fajerwerki były, efekty specjalne na rekolekcjach, żeby nie były takie nudne całkiem rekolekcje, że chciałem przynieść smartfon, miałem taką myśl, żeby przynieść smartfon i porąbać go siekierą podczas ostatniej konferencji, ale zrezygnowałem, wycofałem się z tego, ponieważ wiem, że wasz proboszcz, ojciec Piotr, my się znamy ze studiów, że wasz proboszcz jest bardzo kulturalny i nie byłby zadowolony, gdybym ja takie rzeczy mu w parafii odstawiał. I z tego powodu się wycofałem, ale miałem bardzo silną pokusę, żeby dla podkreślenia wagi tego, o czym mówię, porąbać siekierą smartfon w czasie tej ostatniej katechezy. Otóż ja przygotowałem, bracia i siostry, i chciałbym, no, ceniąc wasz czas, jestem wdzięczny za to, że ten wieczór jeszcze jesteście gotowi poświęcić na słuchanie moich rozważań. Ja mam to na kartce napisane, żeby jak najsprawniej to powiedzieć, żebym nie zbaczał z tematu. Przygotowałem mniej więcej mapę głównych typów grzechu języka. I ja ją krótko po prostu przedstawię w oparciu o to, co można wyczytać w kompetentnych źródłach. I każdy będzie mógł wybrać to, co jest dla niego najbardziej pożyteczne. W tym sensie, żeby nie popełniać, a nie żeby popełniać. Początek nie zaskakuje. Pierwszym grzechem języka jest kłamstwo. Kiedy celowo wprowadzam kogoś w błąd. Nie mówimy o pomyłce, tylko o celowym wprowadzeniu w błąd. Kłamstwo jest dlatego poważnym problemem moralnym, że nasza wiara opiera się na prawdzie. Pan Bóg się nie objawił w postaci jakiejś rzeźby, tylko przez słowo, przez objawienie, w które trzeba uwierzyć. Dlatego każdy, kto wprowadza fałsz do słowa, w pewnym sensie uwłacza Panu Bogu, uwłacza wierze. Nawet jeżeli to kłamstwo nie dotyczy wiary. Dlatego jak pamiętamy z Ewangelii świętego Mateusza, Pan Jezus mówi, wcale nie przysięgajcie. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co więcej jest od złego pochodzi. To w tych słowach Pan Jezus nie potępia przysięgi. Te słowa należy rozumieć tak, że Pan Jezus nas poucza, że każde nasze słowo powinno mieć taką rangę, jakby było przysięgą. Kiedykolwiek my mówimy, to powinniśmy się tak zachowywać, jakby to była przysięga, jakbyśmy mówili pod przysięgą. Zawsze. I z tym, powiedzmy, bracia i siostry, jest niedobrze. Jeżeli nawet popatrzymy na historię, 150 lat temu w Ameryce nie istniały umowy pisane. Wszystko było na gębę załatwiane. I w tym czasie, to był czas, kiedy ekonomicznie to bardzo potężne państwo najbardziej się rozwijało. Bo ludzie byli jakoś tak wychowani, że rzadko kiedy łamali dane słowo. Czyli kłamstwo jest grzechem zawsze.
może być grzechem ciężkim, ale nie musi. Są takie kłamstewka, jak ktoś opowiada, jaką wielką rybę złowił. To nie jest obojętne moralne. Ja kiedyś słuchałem konferencji na rekolekcji, byłem na rekolekcji dla na rekolekcjach dla księży i słuchałem całej konferencji na temat tego, że jak ksiądz kłamie na ambonie, to jest grzech. Niektórzy z nas też nie zdają sobie z tego sprawy i niekiedy księża zmyślają przykłady, które by dobrze pasowały do wytłumaczenia Ewangelii. I ksiądz opowiada, że tam, no byłem, jakaś pani do mnie podeszła i o coś zapytała, ale to jest coś bardzo budującego, tylko że żadnej takiej pani nie było. To jest nieprawda, to jest kłamstwo. Są to grzechy powszednie, ale kłamstwo, jeżeli prowadzi do jakiejś szkody, może być grzechem ciężkim, jeżeli szkodzi bliźniemu. I co więcej, to może być taki grzech, który wymaga od nas naprawienia wyrządzonego zła, żeby był przebaczony. W grzechach języka jest kilka takich. To ich najlepiej naprawdę nie popełniać, bo jaki to później jest wstyd, jak trzeba odwoływać to, co się powiedziało. To jest kłamstwo. Drugim grzechem, na który zwracam uwagę, jest oszczerstwo, inaczej potwarz. To jest kłamstwo kwalifikowane. Oszczerstwo to jest takie kłamstwo, które dotyczy wad drugiego człowieka. Kłamliwie coś mówimy o drugim człowieku. Oszczerstwo bardzo często jest grzechem ciężkim, prawie zawsze. Poza jakimiś zupełnymi drobiazgami. Oszczerstwo popełnione przez internet musi być odwołane przez internet, żeby było przebaczone. Oszczerstwo popełnione publicznie musi być odwołane publicznie. Oszczerstwo popełnione prywatnie musi być odwołane prywatnie. Jeżeli jest jeszcze szczególny rodzaj oszczerstwa, taki, który prowadzi do utraty dobrego imienia przez bliźniego. Jeżeli ktoś pełni jakiś zawód zaufania społecznego, a my posądzimy go, że nas oszukał i ludzie przez to przestają mu wierzyć, on może stracić całe swoje życie zawodowe, to musimy po prostu mu wyrównać szkody, żeby uzyskać odpuszczenie grzechów. To jest bardzo ciężki grzech. W nim się łączy zarówno przykazanie nie kłam, jak i przykazanie nie zabijaj. I jest to jeden z cięższych grzechów w ogóle, oszczerstwo. Zwłaszcza to się nazywa defamacja, jeżeli popełniamy oszczerstwo, niszcząc dobre imię drugiego człowieka. Trzecim, bardzo często, być może najczęściej popełnianym, ale jednym z najczęściej popełnianych grzechów języka jest obmowa, inaczej plotka. I to jest już dużo lżejszy grzech. Plotka polega na tym, że nie kłamiemy, nie mówimy nieprawdy o bliźnim, ale popełniamy niedyskrecję. Ujawniamy jakieś fakty, które ktoś chciałby zatrzymać dla siebie. Nawet jeżeli ktoś zrobił coś złego, to nie znaczy, że my mamy prawo to ogłaszać. Jak wiecie, bracia i siostry, zdarza się nawet i w życiu publicznym. Jak ktoś zostanie o coś oskarżony, to oskarżenie jest na pierwszych stronach wszystkich gazet. A jak 3 lata później okaże się, że był niewinny, zostanie uniewinniony, to informacja albo jej w ogóle nie ma, albo jest drobnym drukiem na przedostatniej stronie, zawsze po lewej, bo tam mniej ludzie czytają, więcej czytają statystycznie po prawej stronie gazety niż po lewej. To obmowa, czyli niedyskrecja, sama w sobie jest grzechem lekkim. To jest grzech powszedni. Ale jeżeli wiąże się z ujawnieniem jakichś poważnych grzechów bliźniego, jakichś poważnych czynów bliźniego, to wtedy też jest grzechem ciężkim. O tym pisze święty Tomasz z Akwinu. Jeżeli po prostu obmawiamy, to jest to grzech lekki. Ale jeżeli w ramach obmowy wydajemy tajemnicę o sekretnym grzechu naszego bliźniego, sekretnym grzechu, który wiemy, jeżeli ujawniamy tajemnicę jego ciężkiego grzechu, to popełniamy grzech ciężki. Czwarty, bardzo często, no nie, właśnie nie często, ale bardzo, bardzo ciężki grzech,
czy grzech języka, nazywa się tradycyjnie gadzi język, grzech gadziego języka. Ten grzech popełnia człowiek, który wchodzi gdzieś do jakiejś społeczności, na przykład do jakiejś klasy, albo do jakiejś grupy zawodowej i judzi jednych przeciwko drugim, buntuje jednych przeciwko drugim. To jest grzech ciężki i akurat tak się złożyło, że w tym przykładzie z Księgi Przysłów, czytanym na początku, to jest napisane. Od razu mamy takie ćwiczenie teologiczne. Skąd my wiemy, że coś jest grzechem ciężkim? Bo tu jest napisane, tych rzeczy nienawidzi Bóg i budzą u Niego one odrazę. I tam jest ten, co wznieca kłótnie wśród braci, że Bóg go nienawidzi, tak mówi Stary Testament. I na tej podstawie my wiemy, że to jest grzech ciężki. Jest to coś bardzo obrzydliwego moralnie, bardzo obrzydliwego dla Pana Boga. Zdrada jest grzechem języka. Jeżeli ujawniamy sekret, który mieliśmy obowiązek utrzymać. Ktoś nam mówi coś w tajemnicy, a my to ujawniamy. Kiedyś była reklama telefonów komórkowych. Wyglądało tak, że jakaś pani rozmawiała przez telefon. Mówi, naprawdę? Oczywiście, a zachowam w absolutnej tajemnicy. Cześć. Rozłączyła się i od razu nacisnęła inny przycisk. Mówi, słuchaj, nie uwierzysz, co ci powiem. To jest grzech. Jeżeli ujawniamy sekret, jesteśmy zobowiązani do utrzymania sekretu. Jest to coś tak ważnego, bracia i siostry, że wielcy święci do pierwszej ligi, doktorzy Kościoła, pisali książki o tym, jaka jest relacja między kłamstwem a ochroną sekretu. Są świętego Tomasza Zakwinu, świętego Augustyna, całe prace duże, bardzo trudne zagadnienie. Jeżeli na przykład ktoś ma partyzantów u siebie w domu, i rano przychodzą wrogowie, przychodzi policja tajna i pyta, byli u ciebie partyzanci? Co on ma odpowiedzieć? Powie, że byli, to ich zaraz wyłapią. A powie, że nie byli, to kłamie. I w tej sytuacji sekret jest ponad kłamstwem. Tak według wielkich świętych doktorów naszej wiary jest, że ma skłamać, ma powiedzieć, że nie było. Czyli to jest coś bardzo ważnego. Jeżeli ktoś nam powierza tajemnicę, i to są dwa sposoby powierzenia tajemnicy, że ja się zobowiązałem najpierw, albo że ktoś mi powiedział i później mnie prosi, ale słuchaj, proszę cię, nie mów tego nikomu. To zdrada tego jest grzechem. I zależnie od wielkości tej tajemnicy, od tego, jak bardzo mu na tym zależy, co komu to może zaszkodzić, może to być grzech ciężki. Jest wyjątek od tej zasady. Jeżeli ta tajemnica to jest, że ktoś planuje jakąś zbrodnię, prawda? I wtedy idziemy na policję, informujemy. Ale normalnie zdrada powierzonego nam sekretu jest grzechem. Jeżeli sekret jest ważny, to jest to grzech ciężki. Szósty grzech. Przekleństwo. Nie chodzi tu o brzydkie słowa, tylko o to, że ktoś komuś źle życzy. Na przykład, a nie chcie tam. Jeżeli mówimy coś takiego w nerwach bezmyślnie, jest to grzech lekki. Ale jeżeli powiemy coś takiego świadomie, jest to grzech ciężki. Złorzeczenie. Dlaczego? Dlaczego to jest aż ciężki grzech? Bracia i siostry, jeżeli komuś dobrze życzę, jeżeli komuś mówię, żebyś miał dobre zdrowie, żebyś szczęśliwie wrócił, idź z Bogiem, to jest forma modlitwy. Ja proszę Pana, no bo kto może dać szczęście? Kto może dać szczęśliwy powrót? A teraz jeżeli ja do kogoś mówię, a żebyś nogi połamał, to do kogo ja się wtedy modlę? Do kogo ja się zwracam? Do złego ducha jakiegoś. Czy jestem tego świadomy, czy nie? Czyli to jest grzech również przeciwko pierwszemu przykazaniu dekalogu. Nie będziesz miał obłogów cudzych przede mną. Zwracanie się do czartów, do ciemnych mocy. Także przeklinanie innych ludzi jest bardzo ciężkim grzechem. Jeżeli to jest świadome, to jest to grzech ciężki. Profanacja. Jeżeli coś świętego traktujemy, jakby to była rzecz zwykła. Imię Pana Boga. Na przykład. Również jeżeli wykorzystujemy imię Pana Boga.
Jeżeli mówimy komuś, słuchaj, Pan Bóg od ciebie chce tego i tego, a nie mamy podstaw, żeby tak twierdzić żadnych, to jest to też profanacja. Nie mamy prawa się powoływać na Pana Boga, jeżeli On nas do tego nie upoważnił w jakiś sposób. Pewną formą profanacji, bardzo często popełnianą, nieświadomie, jest rozmowa w kościele. Kościół jest miejscem świętym, bo tu jest Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie. I już to wymaga uszanowania tego miejsca przez zachowanie ciszy. Po drugie, może ktoś przyszedł tutaj się pomodlić. W domu nie ma warunków, ma małe mieszkanie, nie może się skupić. Przyszedł tutaj, żeby porozmawiać z Panem Bogiem. To jest najważniejsza godzina w jego dniu. I ty go nie szanujesz, ty mu to odbierasz. Ja jeszcze byłem uczony przed pierwszą komunią świętą, że jeżeli w kościele czasami potrzeba coś powiedzieć, że trzeba to wtedy załatwić szeptem i najkrócej jak to możliwe. W ostateczności wyjść na zewnątrz na chwilę. A jeżeli się prowadzi dyskusję, jeżeli się dyskutuje w kościele, że to z tego się trzeba spowiadać, że to jest ciężki grzech. Ja tak byłem uczony w dzieciństwie. Ja zauważam, że do nas, od naszych przyjaciół protestantów, przeszedł taki zwyczaj, że to jest miejsce zebrań grupy parafialnej. A to jest dom Boży, to jest miejsce święte, wyłączone z użytku. To jest brama do nieba. W Piśmie Świętym, w Księdze Rodzaju jest napisane o świątyni, jakże to miejsce przejmuje trwogą. Jest to, gadulstwo w kościele jest grzechem profanacji. Wulgaryzm. Przez wulgaryzm rozumiemy używanie szpetnego języka. To nie chodzi o tak zwane, nie, tu nie chodzi o bluźnierstwa. Przez wulgaryzm rozumiemy, jeżeli ktoś zamiast mówić piękną polszczyzną, taką na jaką go stać, to używa prymitywnych słów. Wulgus to znaczy plebs, pospólstwo. Właśnie wulgarność to jest taki prymitywizm. I to tutaj znowu zwracam uwagę na to, że internet, a także telefony komórkowe sprawiają, że nasz język się prymitywizuje. I to jest grzech lekki. To jest grzech lekki. Ale jest to grzech, jest to niemoralne. Ponieważ język jest czymś świętym, jest czymś duchowym i jest nam dany po to, żeby rozwinąć naszą myśl. Od tego, jak mówimy, zależy to, jak myślimy. A od naszego myślenia zależy nasza zdolność do modlitwy, do pojmowania wiary, prawdy wiary, tego, czy się potrafimy skupić. A kiedy używamy prymitywnego języka, to już z czasem przestajemy się skupiać. Tracimy tę zdolność. Ja 10 lat temu, ponad już 10 lat temu, byłem raz jeden w życiu zaproszony, żeby wystąpić w radiu. Ostatecznie nie wystąpiłem, bo mi powiedzieli, że mogę mówić, co chcę, ale nie dłużej niż 5 minut, bo słuchacze nie są w stanie się dłużej skupić. To ja powiedziałem, że dziękuję za takich słuchaczy. Czyli prymitywny język kloaczny jest grzeszny. Używanie takiego języka jest grzeszne. 9. Agresja. Awanturnictwo. Wrzaski na nich. Są tacy ludzie, że niektórzy się boją do nich podejść. W ogóle strach się odezwać przy nim. Strach wypowiedzieć swoje zdanie. To jest grzeszne. Nawet jeżeli on ma rację i mówi prawdę. Bo to jest grzech przeciwko przykazaniu nie zabijaj. Mówiłem na początku, że grzechy języka dotyczą nie tylko problemu prawda-fałsz, ale również miłość-nienawiść. Defetyzm jest taki grzech. To jest takie sianie pesymizmu wśród, jak ktoś tylko chodzi wszędzie i mówi, nie, to z tego nic nie będzie, już wszystko przepadło. Jest to grzech lekki, ale święci wymieniają, tak? Święci, zwłaszcza święci zakonnicy, już w klasztorach tacy ludzie są, niszczą po prostu atmosferę modlitewną, taką radość wiary, że to jest wymieniane na listach przez świętych jako grzech. Wielomówstwo. Jeżeli ktoś za dużo mówi, mówi prawdę, nikogo nie obraża, nie zdradza żadnych sekretów, ale jeżeli nie zamykają mu się usta, jest to grzech.
bo on nie jest w stanie już się modlić też. Nie jest w stanie się wyciszyć, nie jest w stanie się skupić. Z drugiej strony milczenie może być grzechem. Jeżeli mam obowiązek coś powiedzieć, mam obowiązek kogoś upomnieć, a ja milczę. Widzę zło, wiem, że się dzieje zło, a milczę. Proszę zwrócić uwagę, bracia i siostry, może być tak, że jak ktoś mówi za dużo, to przez to grzeszy. Jak ktoś mówi za mało, to grzeszy. Trzeba mówić w miarę, wtedy, kiedy trzeba. To się w duchowości to się nazywa cnota dekorum. Jeżeli, żeby mówić tak, jak tak, wtedy, kiedy jest potrzebne, żeby powiedzieć, to powiedzieć. Nad tym trzeba pracować. Ale do tego drogą jest to, o czym mówiliśmy na początku. Trzeba zapanować nad swoim językiem. Musimy wyrobić w sobie taką władzę, że ja najpierw myślę i jak wiem, że chcę coś powiedzieć, to wtedy mówię, a nie odwrotnie. To jest właśnie istota, główna myśl tej konferencji. Jest to wielkie zagadnienie do pracy nad sobą, również na Wielki Post. I jeszcze trzy. 13. Nieczystość. To jest co innego niż wulgarność. To nie chodzi o te ordynarne słowa, tylko o popełnienie grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu, czy o nieczystość seksualną popełnianą w słowach. Jest to zawsze grzech ciężki. Podkreślam, jest to zawsze grzech ciężki. Nie chodzi tutaj o to, o jak małżonkowie czy narzeczeni są sami ze sobą we dwoje i prowadzą intymną rozmowę. To jest wszystko w porządku. Ale poza tym jest to grzech ciężki. Również nieczyste dowcipy. Jest to grzech ciężki. Jest to grzech przeciwko szóstemu przykazaniu popełniany mową, popełniany językiem. I zawsze jest to grzech ciężki. Herezja, 14. Jeżeli ktoś głosi nieprawdę o Panu Bogu, jeżeli robi to świadomie, powtarza, rozgłasza. Wczoraj mówiliśmy wieczorem o ludziach, którzy na przykład rozgłaszają, że Pan Jezus nie zmartwychwstał, tylko że Go ukradli uczniowie. Jeżeli ktoś rozgłasza nieprawdę, to jest to więcej niż kłamstwo, ponieważ jest to kłamstwo, które dotyczy wiary. To ciężar tego grzechu automatycznie rośnie i zawsze jest to grzech ciężki. I jeżeli ktoś powtarza, rozszerza takie informacje błędne, jest to grzech ciężki. Jeżeli ktoś robi to przez internet, rozpowszechnia, jest to jeszcze cięższe. I wreszcie 15. grzech, bluźnierstwo. To się różni od herezji tym. Bluźnierstwo to jest grzech, w którym ja uwłaczam Panu Bogu. To nie tylko, że mówię nieprawdę na Jego temat, tylko albo mówię coś przeciwko Panu Bogu, mogę w myślach do Niego coś takiego powiedzieć, albo o Nim. Bluźnierstwo można popełnić, mówiąc do Pana Boga: Ty jesteś taki, owaki. Albo mówiąc o Panu Bogu, można zbluźnić. I bluźnierstwo jest też zawsze grzechem ciężkim, przeciwko pierwszemu przykazaniu dekalogu. Wszystkie grzechy przeciwko pierwszemu przykazaniu są ciężkie, zawsze. Jeżeli grzech dotyczy pierwszego przykazania, taka jest zasada ogólna w moralności, przykazania nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie, to zawsze jest grzechem ciężkim. Bluźnierstwo jest przeciwko temu grzechowi. Jest to zawsze grzech śmiertelny. Tak bym, bracia i siostry, przypomniał w krótkości słowa tę dziedzinę ważną, a zaniedbywaną. Wydaje mi się, że mniej więcej, nie potrzeba wydłużać tego rozważania, mniej więcej mamy wyczucie moralne w tej dziedzinie, tylko może o tym zapominamy. Może jesteśmy, wszyscy pamiętają, że nie wolno kraść, no bo jeżeli ktoś by grzech przeciwko temu przykazaniu popełnił, to policja się nim zainteresuje. A ponieważ policji nie interesują, czasami, ale przeważnie nie interesują grzechy popełniane językiem, to jesteśmy skłonni do tego, żeby o nich zapominać. Tymczasem one mogą rozstrzygać naszą relację do Pana Boga na wieczność. Jeżeli chodzi o pracę, to taka rada, jak pracować. Wszyscy musimy pracować. Mówiłem, że tu nie ma podziału na kobiety, mężczyzn, starych, młodych, wykształconych, prostych, duchownych, świeckich. To jest dziedzina moralności dotycząca wszystkich. I może dlatego tak lekceważona.
Ale jeżeli ktoś chciałby pracować serio, a Pismo Święte mówi, kto nie pracuje nad językiem, to jego pobożność pozbawiona jest podstaw. Jeżeli ktoś chciałby pracować, to ja bym zachęcał do tego, żeby zacząć od panowania. Czyli żeby pierwszym krokiem jest to, żeby nigdy świadomie i dobrowolnie nie popełniać tych grzechów. Jak mam świadomość, żeby nad tym stoczyć z sobą taką walkę. I wtedy zostaną już tylko te grzechy, które popełniamy odruchowo. Nieświadomie. Jakieś tam kłamstewka, przekleństwa i tak dalej. Wulgaryzmy, nie przekleństwa, tylko wulgaryzmy. I co wtedy zrobić? Te grzechy zwalczamy, bracia i siostry, za pomocą tresury, bo one wynikają z naszej zwierzęcej natury. Trzeba po prostu sobie wyznaczyć karę i siebie karać za te grzechy. Jest znany, nie będę mówił nazwiska, bo to on publicznie, ale to jak ktoś będzie chciał, to dotrze. To publicznie ten człowiek opowiedział znany dosyć człowiek o tym, jak się oduczył wulgaryzmów. Bez przerwy używał wulgarnych słów. A do tego jeszcze jest skąpy, zależało mu na pieniądzach, dość bogaty człowiek, no, znany. A ponieważ jest wierzący, to chciał koniecznie się pozbyć tych wulgaryzmów. Jakoś nie bał się tej grzechu chciwości, tylko tego wulgaryzmu. I wyznaczył sobie, że za każde, jak odruchowo wypowie jakieś wulgarne słowo, to 50 zł do skrzynki, do kościoła na biednych będzie nosił. I po pierwszym miesiącu, jak połowę swoich dużych dochodów musiał oddać, to skąpstwo zwyciężyło ten wulgaryzm i on się oduczył. I zapanował nad tym językiem. Jest to jedyna droga. Nie mówię, że akurat to ma być ta kwota i że to mają być pieniądze. Musi być jakaś dotkliwa kara, którą sobie wymierza. Tak przez pokolenia robili chrześcijanie. To jest wszystko bardzo stare, co ja mówię. Że mam codziennie sobie liczę, ile razy dzisiaj ja to zrobiłem. I tak jak dziecku w szkole, wymierzam sprawiedliwość sam sobie. Można wygrać ze złem dzięki pomocy Pana Boga i tego na zakończenie rekolekcji Wam życzę.